cały okres przygotowawczy, bym powiedział w ten sposób, żeśmy pracowali raz na przygotowanie fizyczne, aczkolwiek teraz już mieliśmy podbudowę po mocno przepracowanym tym okresie letnim, więc troszeczkę bym powiedział ten etap końcowy był luźniejszy, bo zdajemy sobie sprawę, że teraz każdy punkt praktycznie jest bardzo ważny, każdy mecz jest ważny i tak, żeby nie za szybko stracić tutaj jakiekolwiek szanse i żeby te punkty zbierać od początku, więc tak raczej żeśmy w tym kierunku szli. Bym powiedział tak, ocena meczy sparingowych, było kilka fajnych meczy z dobrymi przeciwnikami, z ekstraklasy, trochę za mało sparingów mieliśmy pierwszoligowych, wypadł nam sparing z Dolkanem Ząbki, wypadł nam drugi sparing też taki dosyć mocny z pierwszą ligą białoruską. Także tutaj, żeśmy to zastąpili trzecią ligą, mógł być w tym okresie, bym powiedział, trochę mocniejszy ten przeciwnik. No ale było jak było i tak uważam, że chłopcy pograli trochę sparingów z naprawdę mocnymi przeciwnikami, że już teraz nie ma czegoś takiego jak gdzieś tam obawy przed firmami, bośmy grali z niezłymi firmami tutaj, czyli jesteśmy na to przygotowani. Uważam, że siłą tego zespołu powinno być raz przygotowanie fizyczne, druga sprawa powinien być właśnie taki dosyć ustabilizowany od dłuższego czasu zespół ludzki, czyli zgranie zespołu. Nie zrobiliśmy czegoś takiego jak poprzednio, żeśmy dużo wymieniali. Tak robiły inne kluby, którym się nie wiodło w poprzednim okresie, więc bardzo dużo pomieniały. Zobaczymy jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że ten układ u nas zafunkcjonuje od początku, że ten zespół jest ze sobą mocno zżyty i zgrany, przygotowany i że będziemy zbierać te punkty i obronimy tą ligę do Kluczborka. No dokładnie tak, każdy mecz jest ważny. Tu nie można mówić, że któryś jest ważniejszy lub mniej ważny, lub jest lżejszy lub mniej ciężki. Niestety wszystkie są ciężkie. Tutaj patrzymy po tych firmach, przeciwko którym gramy. No nie ma łatwo. Poprzednio wydawało nam się w poprzedniej rundzie, że będzie łatwiej z takimi przeciwnikami jak powiedzmy Sandecja, jak Motor Lublin. Potraciliśmy tam zdecydowanie punkty, a zdobyliśmy punkty z zespołami, z którymi żeśmy w ogóle nie liczyli, że nam się to uda, prawda? Czyli tutaj z każdym trzeba wierzyć, to przede wszystkim zawodnikom cały czas wpajamy, że nie ma autorytetów na boisku, nie ma firm, przegrywa się z firmami, przegrywa się z ludźmi albo wygrywa się z ludźmi, że na boisko wychodzi 11 facetów. Jeżeli będą razem, będą wierzyć w to, że mogą wygrać, to są w stanie wygrać z każdym. Tylko to musi być widać, rzeczywiście musi być wiara, musi być ta świadomość, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym i wtedy rzeczywiście tak się stanie. Jeżeli jeden w drugiego będziemy walczyć, będziemy w siebie wierzyć, my w nich, oni w nas, to wówczas rzeczywiście, tak jak powiedziałem, na pewno ten cel, jaki sobie postawiliśmy, to osiągniemy i tak musi od początku być. Cała strategia tutaj, bym powiedział, jest mocno przygotowana. Jedziemy już czwartek wieczorem, jedziemy pociągiem, kruszetkami, śpimy w pociągu, przyjeżdżamy na miejsce rano, czeka nas tam autobus, śpimy, znaczy zakwaterowani jesteśmy w Międzyzdrojach, mamy tam rozruch, mamy odprawę przedmeczową, do meczu jesteśmy w sobotę przygotowani, od rana jeszcze będziemy na spacerze, także myślę, że ten okres taki trochę wyciszenia i bycia razem przez półtora dnia też również nam pomoże. A później mecz i mam nadzieję, że w dobrych humorach powrót, tak? No tak, chciałoby się, wierzymy, że ten początek i ten start będzie taki dobry. Oczywiście odpukując różnie się to zdarza, ale chciałoby się od początku, żeby te nastroje rosły, żeby ta wiara była. Wiadomo, że tak jak powiedziałem, każdy mecz będzie ważny, każdy punkt jest tutaj bardzo ważny. Później będzie już nie ma kiedy ich odrabiać, tych punktów straconych, więc teraz o każdy trzeba rzeczywiście się szarpać i wydzierać, tak jak patrzyliśmy, jak był komentarz tutaj w czasie końcówki tego biegu Kowalczyk na 30 km, gdzie rzeczywiście krzyczał komentator, że praktycznie wydarła ten złoty medal. Tak samo my musimy robić, musimy walczyć i wydrzeć te punkty, żeby mieć ich na tyle, żeby tak jak powiedziałem, ten cel osiągnąć.